Wybraliśmy się z Sulą na basen. Bardzo to lubimy. Wziąłem okulary do pływania, ale okazało się, że tego dnia nie nalali wody. Było nam bardzo smutno, ale Flop powiedział, że możemy bawić się w brodziku, a nawet urządzić tam piknik w samym środku. Jeśli nie możesz zrobić tego, co chciałeś, zrób coś innego. To może być jeszcze śmieszniejsze. Zabawa w suchym brodziku to wielka rzecz, Bing. Ale nigdy nie wolno tam siusiać. Zbudowaliśmy zamek z piasku, taki wielki. Ale wieżyczka okazała się być kluczem do wywrotki. Panda zrobił o! I wpadł do fosy. Zamek zrobił tylko psz i rozsypał się. Byłem bardzo zły, ale Flop powiedział, że można go odbudować. Ponieważ Panda mi pomógł, poszło nam szybko. I było wesoło! Zamki z piasku! To wielka rzecz, Bing! Wielka? Największa! Cześć! Szukaliśmy żołędzi w parku. Znaleźliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6 żołędzi. Ale potem znowu było ich 6. I znowu. Cały czas nowe. Wtedy powiedziałem... Moje oczy widzą wiewiórkę. Wiewiórki nie liczą żołędzi. One je zjadają. Zostawiliśmy więc znalezione żołędzie w parku dla wiewiórek na zimę. Żołędzie to wielka rzecz, Bing. Wiewiórki to wiedzą. Cześć. Znalazłem moje brzęczące buciki. Ale były już na mnie za małe, bo bardzo urosłem. Więc... założyłem je Charlie'emu, ale nie chciał mi ich oddać. Trochę mi się to nie spodobało, bo to były moje buciki. A potem Charlie po raz pierwszy w życiu sam zaczął chodzić. Wszyscy byliśmy tym bardzo podekscytowani. Oddałem więc Charlie'emu moje buciki. Niech mu służą. Brzęczące buciki. To wielka rzecz, Bing. A teraz ma je Charlie. Flop nie czuł się dobrze. Okropnie bolało go gardło i miał taki głos. Biedny Flop. A więc zaopiekowałem się nim. Dałem mu poduszkę, kocyk i królisia tulisia. Ale kiedy zanosiłem picie i marchewkę, wszystko mi spadło. Potem przytuliłem Flopa i siedzieliśmy sobie razem na kanapie i oglądaliśmy w telewizji przygody Tulisia. Opieka nad Flopem to wielka rzecz. Pomogłem Flopowi wyzdrowieć. Grałem muzykę z Sulą i Pando. Pando dostał bębenek, który ja chciałem. Potem grała na nim Sula. I ja znowu musiałem czekać. Nie podobało mi się to. Próbowałem odebrać bębenek i wpadłem na niego i wtedy zniszczyłem go. Było mi przykro, więc przeprosiłem. A potem zrobiliśmy bęben z pudełka na instrumenty. Był tak duży, że wszyscy razem mogliśmy na nim grać. Pudełko bum bum. To wielka rzecz, Bing. Bum bum bum. Ha, ha, ha. Ja i Sula robiliśmy Hipcia i Tuliś wuś! Ale Hipcia zrobiła wuś tak mocno, że utknęła hen-hen wysoko na drzewie. Tuliś postanowił ją uratować i też utknął na drzewie. Oboje nie mogli zejść. Martwiliśmy się, ale wtedy Flop i Amama pomogli nam. Hipcia i Tuliś wrócili na ziemię. Jeśli coś wam utknie, należy poprosić o pomoc. Prośba o pomoc to wielka rzecz, Bing. Lepiej, żebyś się mnie pilnował, Tulisiu. Cześć! Było zimno i znaleźliśmy z Pando sopel lodu. Flop zrobił nam czekoladę, ale była za gorąca i poparzyłem się w paluszek. Auć! Flop dał mi sopel lodu, żeby oziębić poparzone miejsce. A potem wrzuciliśmy kostki lodu do naszej czekolady i wypiliśmy ją. Była bardzo pyszna, przepyszna.
Gdy coś jest gorące, wystarczy wrzucić lód i będzie w sam raz. Cierpliwość to wielka rzecz, Bing. Nie dotykajcie gorącego. Przygotowałem moje najlepsze zabawki, żeby bawić się nimi z Charlie'm. Wyjąłem puzzle i samochodziki. I opowiadanie o królisiu Tulisiu i samotnej sałacie. Ale Charlie'ego zupełnie nie interesowały moje zabawki. Więc zaczęliśmy udawać, że jesteśmy dzidziami. Charlie. Szliśmy na czworaka za Charlie'm i odkryliśmy, co go naprawdę interesuje. Gra na garnkach. I wiecie co? To była świetna zabawa. Zabawa z Charlie'm. To wielka rzecz, Bing. Bawmy się, Charlie. Pando pozwolił mi pojeździć na deskorolce. To było trudne, bo trzeba było utrzymać się na samych nogach. Robi się hop, kolana, ręce, siup! Deskorolka pojechała za szybko i przewróciłem się. To nie było przyjemne. Deskorolka jest super, ale nie można nauczyć się na niej jeździć bez przewracania się. Trzeba wstać i ćwiczyć dalej. Jazda na deskorolce to wielka rzecz, Bing. Nie! Malowałem obraz, kiedy nadleciał motylek. Chciałem mu pomóc wlecieć do ogrodu, ale złapałem go zbyt mocno i go zgniotłem. Flop nie potrafił mu pomóc i się popłakałem. Więc zakopaliśmy go wśród kwiatów i pożegnaliśmy. Potem daliśmy mu nasze malunki. Jeśli kiedyś znowu znajdę motylka, na pewno nie będę go brał do łapek. Motyle to wielka rzecz, Bing. Na zawsze zapamiętam tego motylka. Cześć! Rysowałem sobie na chodniku. Można tak robić, jeśli rysuje się kredą. Więc narysowałem dinozaura. To był wspaniały, olbrzymi kropkozaur. Ale nagle zaczął padać ulewny deszcz i całkiem zmył mojego pięknego dinozaura. Było mi smutno, ale zrobiłem kolejny rysunek. Jajo wielkiego kropkozaura. Kreda bardzo łatwo się zmywa, ale to nie szkodzi, bo można narysować coś innego. Dinozaury na chodniku to wielka rzecz, Bing. Znaleźliśmy slow ziemniaka, który miał bardzo duży nos. Daliśmy mu brokuły i karmelowe ciasto, ale nie uważałem na niego, chociaż powinienem. I w zabawie urwał mu się nos. Wtedy, a mama pokazała nam, co zrobić, żeby wyrosły nowe ziemniaki z pana kartofla. Postawiliśmy doniczki na słońcu, podlewaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy. Pan kartofel już do nas nie wrócił, ale za to wyrosły z niego nowe ziemniaki. Tak, sadzenie ziemniaków to wielka rzecz, Bing. Małe kartofelki! Wyrzucałem z Flopem śmieci. Wcześniej zostały posegregowane. Potem poszedłem w moich kaloszkach do ogrodu. One lubią, kiedy jest mokro na zewnątrz i chronią moje stopy przed wodą i wilgocią. Lecz niestety w kaloszku zrobiła się ogromna dziura. Zasmuciłem się. Nie chciałem wyrzucać mojego kalosza, bo źle by się czuł w śmietniku. Więc go zrecyklingowałem, wkładając do niego kwiaty. To był dobry pomysł. Teraz wygląda bardzo ładnie. Recykling to wielka rzecz, Bing. Kaloszek też tak uważa. Zobaczyłem Julię. Biegliśmy za nią, żeby kupić lody. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Ale potem moje lody spadły z wafelka i rozciapciały się na drodze. Było mi smutno. Nie miałem już moich lodów. Ale Flop wymyślił mi owoce w waflu. I też były przepyszne. Spadający lód
To wielka rzecz, Bing. Owoce też są super. Kokoska leczyła się w palec. Flop przykleił jej plaster i poczuła się lepiej. Ja też chciałem plaster, więc zrobiłem go z taśmy klejącej. Ale potem nie mogłem go zdjąć. W dodatku jeszcze bardzo mnie szczypało. Wtedy Flop mi pomógł, bo kazał machać rękami jak ptak. Góra, dół, góra, dół. I udało się. I teraz już mnie nie boli. Plastry to wielka rzecz, Bing. Ale tylko gdy są potrzebne. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Masterfilm. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Tłumaczenie i dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięk i montaż Marta Bator. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Flop Radosław Pazura, Bing Leon Pątek i inni.